Wisłę przed bolszewickim najazdem. W obronę miasta, która stanowiła element bitwy warszawskiej, zaangażowali się także mieszkańcy, harcerze, kobiety i młodzież. Wielu z nich zapłaciło za to własnym życiem. Bohaterstwo obrońców miasta przypomina pomnik na Szpetalskim Wzgórzu oraz piękne bulwary noszące imię marszałka Józefa Piłsudskiego. Telegram Józefa Piłsudskiego notyfikujący powstanie państwa polskiego. Jako wódz naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych, wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym. Państwo polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd polski zastąpi panowanie przemocy, która przez 140 lat ciążyła nad losami Polski, przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej odrodzonej i niepodległej. Polskie drogi do niepodległości. W ciągu 123-letniej niewoli Polacy dążyli do odzyskania niepodległości. Wyróżniały się dwa przeciwstawne sobie nurty tych działań. Pierwszym był nurt powstańczy, który stawiał na walkę z bronią w ręku, na wyrwanie niepodległości siłą. Drugim był nurt pozytywistyczny, pracy organicznej, który stawiał na uzyskanie pod obcym panowaniem jak największych swobód narodowych, tak by osiągnąć sukces na polach gospodarczym, politycznym i naukowo-edukacyjnym. W 1914 roku sytuacja międzynarodowa spowodowała, że w sercach polskich patriotów ożywiły się nadzieje na odzyskanie niepodległości. W 1918 roku, dzięki połączeniu obu tych nurtów, te nadzieje się urzeczywistniły. Z danymi Polsce wojskiem powstańca Józefa Piłsudskiego oraz międzynarodowym uznaniem i pomocą organicznika Romana Dmowskiego odzyskaliśmy niepodległość.